Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFun. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale na podstawie głosów widzów chciałem przedstawić wam listę 10 najbardziej przerażających postaci z horrorów. Więcej szczegółów na ich temat znajdziecie w zakładce wideo na kanale. Posłuchajcie. To przerażająca istota zwana też bękartem Lokiego, zamieszkująca puszczę i będąca czczoną przez tajemniczy kult, który odprawia mroczne rytuały i składa ofiary z ludzi. Z wyglądu przypomina jelenia, który zamiast głowy posiada ludzki korpus z rogami zamiast kończyn górnych i rękami zamiast nóg. To jedna z najpotężniejszych kreatur zamieszkujących uniwersum Cichych Wzgórz, prześladowca ludzi i potworów posiadający charakterystyczny trójkątny hełm i posługujący się w walce potężnym dwuręcznym mieczem. Jest ucieleśnieniem kary cierpienia, które musi spaść na każdego, kto na to zasługuje. Blada, zbliznowaciała i przerażająca postać z długimi ciemnymi włosami zasłaniającymi twarz, która kiedyś była dziewczynką zabitą przez swoich opiekunów. Znana jest ze swojej klątwy, która aktywowała się w momencie obejrzenia jej kasety wideo. Mściła się na ludziach za swój los, przychodząc po nich w przeciągu 7 dni od aktywowania przekleństwa. To potężny demon, który objawia się jako demoniczna zakonnica, aby kpić z wiary swoich wrogów i nieustannie ich terroryzować. Przywołany przez rumuńskiego księcia został zapieczętowany w katakumbach klasztoru i strzeżony przez nieustannie modlące się mniszki. Niestety zdołał się uwolnić i rozpoczął swoje krwawe żniwa. Był babilońskim bratem Molocha, kanadyjskiego bóstwa, które lubowało się w składaniu ofiar z dzieci. Mieszkał w zaświatach, do których według wczesnych chrześcijan można było dostać się za pośrednictwem obrazów. Zmuszał on dzieci do mordowania swoich rodziców w przerażający i groteskowy sposób. Potężna, zmiennokształtna istota mająca już na karku miliardy lat i pochodząca z wymiaru Todasz. Po przybyciu na Ziemię jego głównym celem stało się żywienie ludzkim mięsem, preferując bardziej dzieci niż dorosłych, gdyż łatwiej mu było nimi manipulować. Demon, który raz na 23 lata przez 23 dni żerował na bezbronnych ludziach. Uwielbiał spożywać ludzkie mięso, ale wykorzystywał również organy wewnętrzne i elementy ciała jako części zamienne dla swojego organizmu. Działał i zabijał bez skrupułów, wyczuwając strach ofiar, które stawały się jego celami. Przerażający pasożyt pochodzący z kosmosu, który wylądował na Ziemi i zamarł w lodach Antarktydy, ostatecznie zdołał zaatakować ludzkość, terroryzując polarników, których ciała posłużyły jako budulec karykaturalnych mutacji, które coś tworzył, łącząc swoje DNA z DNA swoich ofiar. Art jest nikczemnym, niebezpiecznym i obłąkanym zabójczym klaunem, który ma skłonność do okrutnego mordowania prawie każdego, kogo spotka, a jego ulubioną metodą zabijania i torturowania jest okaleczanie. Posiada również nadprzyrodzone zdolności, których używa do wywoływania strachu u swoich celów. Są to demoniczni oprawcy, wysłannicy piekieł, będący również przedstawicielami zakonu Gasz, sadomasochistycznej religii, która czerpie przyjemność z okaleczania swoich członków, jak i ludzkich ofiar. Na Ziemię przedostają się poprzez wymiarową schizmę w czasie przestrzeni, która otwierana jest za pomocą potężnych artefaktów, aktywowanych przez ich nieświadome ofiary, które skończą swój żywot w niesamowitych męczarniach. Jeśli podobają wam się takie zestawienia, dajcie mi poczytać o tym w komentarzach pod filmem. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!